Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj jesteśmy dalej uwięzieni w głowie Y-ka. No nie, o nie, wyciągnąłem broń, widzowie, to wcale nie tak, nie celuję w was, spokojnie, spokojnie. Dalej mamy głowę Y-ka, dalej jesteśmy w tym wszystkim uwięzieni, dalej mi się to wszystko nie podoba. Ale słuchajcie, nie ma za bardzo co z tym zrobić. Podłożyliśmy w poprzednim odcinku podsłuch u Dave'a. No i co? Usłyszeliśmy tylko to, że on wie o adresie. Wiemy, że chciał do niego pójść, ale straciliśmy go z oczu. Nie wiemy, gdzie jest. Nie wiem, co się wyprawia. Jest po prostu jedna wielka tragedia. Ja mam już naprawdę serdecznie dosyć tej całej sytuacji. Siedzę w kapturze, ponieważ u fryzjera dawno nie byłem i moje włosy są zarośnięte, dlatego tak się tylko wytłumaczę, że po prostu nie chcę mi się ich układać, a muszę się przejść do fryzjera. Po prostu nie mam kiedy, bo jest dużo rzeczy do zrobienia. Między innymi, widzowie, na przykład nagrywam odcinki na dwa kanały, dodatkowo planuję jakieś inne jeszcze odcinki, a dodatkowo jeszcze jakby tego było mało, to prawda, inne rzeczy robię jeszcze poza YouTube'em, się tak zajmuję i tak, wiecie, są masa rzeczy do zrobienia jest w życiu. A wy, widzowie, jak chcecie zrobić dużo rzeczy, to serdecznie was zapraszam na serwer kidowice.pl, ponieważ to jest serwer mój i Dave'a, na który możecie wbić i sobie pograć razem z nami. My tam też sobie z wami gramy czasem, więc wbijajcie i bawcie się z nami świetnie. Kidowice.pl serdecznie. O nie. Czułem, że coś się wydarzy niedobrego, nie? Że zejdę po prostu z Senatu i są tabliczki. Nie chcę ich czytać, bo ja wiem, jak to się kończy. Ja przeczytam je, tam będzie jakaś informacja, która mnie zmartwi. Ja po prostu będę musiał, nie wiem, później coś zrobić i nie wiem, ktoś będzie coś, będę musiał, nie wiem, kurczę, już nie chce mi się o tym myśleć nawet, widzowie. Mam już serdecznie tego dosyć. Ten cały X to wszystko, że jestem uwięziony, on jeszcze wszystko o mnie, X-u, wiesz o mnie wszystko. Tu, aż ściągnę głowę, wiesz, masz kontrolę nade mną. Proszę, daj mi święty spokój, ulecz mnie z tego, bo mam już tego serdecznie dosyć, nie mogę, już mnie denerwuje to w ogóle, że widzę wszystko przez ściany. Nie chcę tego widzieć, jakby się to dało wyłączyć, to bym to wyłączył. Dobra, nie, no dobra, i tak to przeczytam, wiecie, widzowie, jak moja sytuacja, muszę to przeczytać, po prostu jakbym tego nie przeczytał, to bym nie mógł normalnie funkcjonować. Dobra, czytajmy. Podsłuch u Dave'a to zły pomysł, sam wybrałeś Dave'a, przez ciebie on ucierpi? Okej. Dobra, żałuję już, że podłożyłem ten podsłuch. Widzowie, nie wiem, ja po prostu nic nie mogę zrobić, wszystko co ja zrobię to... Ale to czekajcie, to ucierpię, to może jeszcze nic... Czekajcie, szybko do Dave'a lecimy, może on jest jeszcze na chacie, może uda się go uratować, czekajcie, muszę go poinformować, jak wygląda sytuacja. Żeby nie było, że on, że będzie za późno. Dobra. Halo, Daveson, jesteś tu? Halo, Dave? Halo? Nie no, nie ma go tu już naprawdę, spóźniłem się? Halo, Dave? Nie, o nie, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, widzowie, tu? Halo? Nie wiem, co tu się wyprawia, widzowie. Jestem przerażony. Ciekawe, teraz biorę... Też biorę zawart... Co tu się wyprawia? Dobra, mamy przypał. Jeżeli już mu X coś zrobił, to jest tragedia. Mogłem nie montować tego podsłuchu, mogłem po prostu go poprosić o to, żeby mi ten adres w końcu powiedział. Tu też go nie ma, nie no, nie ma go nigdzie. Czekajcie, jeszcze jest na górze. Jeszcze... Halo, Dave, jesteś tu? Halo, proszę, kurczę, bądź tu. Nie, dobra, spóźniliśmy się, widzowie. Spóźniliśmy się. Na 100%, kurde. Ale lipa, i co teraz? O, czekajcie, tu są jakieś ślady. O, czekajcie, dobra, coś tu się działo, o nie. X dorwał Dave'a, na 100% go dorwał. O nie, nie jest dobrze. Tu to idzie, tu? Nie wiem, czy ja powinienem za tym iść. Nie wiem, tu są te X'y, jeszcze stare ślady tu są gdzieś pozostawione przez tego X'a, tu to idzie, dobra. Ja nie chcę tam iść za tym. Ja nie wiem, kurczę, to jest... O Boże, tego jest coraz więcej. Ja nie wiem, czy ja powinienem tędy iść. Nie wiem, czekajcie, czy jestem gotowy. O, ja chodzę w ogóle bez... Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważył. Ale byłby przypał, czekajcie, wejdźmy sobie do domu na szybko, żebym mógł ogarnąć rzeczy, co ja mam, czekajcie, płota na niewidzialność. Dobra, weźmy sobie tą potkę, to nam nie będzie potrzebny ten podsłuch na razie. Dobra, mamy jednego ziemniaka do zjedzenia, zjedzmy sobie go na szybko. Dobra, bierzemy spluwę, bierzemy to. Weźmy aparat, jakby trzeba było zrobić zdjęcie czegoś, dobra, mamy spluwę, okej. Dobra, nie wiem, czy ja coś zrobię tą spluwą temu X-owi, ale idziemy za tym i zobaczymy, dokąd to prowadzi, bo jest naprawdę, no jest kurczę młyn, nie? Dobra, tu to idzie,
Tu to skręcę. Czemu to tak dziwnie idzie? Dokąd to nas prowadzi w ogóle? Ale są ślady ewidentnie do kogoś prowadzące. Nie tutaj. Tu sobie w ogóle Axol odpływa, jest taki uwięziony. Dobra, nieważne, idźmy za tym dalej, idźmy za tym. Dobra, tu. Sąd? Do sądu mamy iść? Dobra. Halo? Czy tutaj mamy iść? Czy ja tutaj dobrze przychodzę? Dobra, nie, chyba nie tu. Czekajcie, co jest? Tu było ten znacznik. A dobra, tu idzie to w lewo. No, o nie, tam to idzie aż. Dobra, nie, jak to idzie znowu do tego portalu, do tego świata X-a, to jest koniec, nie? A ja widzę, że to idzie w stronę tamtego mojego tego, jak to się nazywa, tego tunelu do osiedla. Nie, ja mam dość, ja nie chcę, widzowie, tam iść. Dobra, czekajcie, na spokojnie. Dobra, a nie, to idzie do szpitala. Okej. Dobra, czekajcie, o nie. Jak tu zaraz będzie jakaś akcja gruba, to... Tam jest. Tam mam iść. Dokąd to pro? Ja tam byłem kiedyś. Ja nie wiem, ja tam nie chcę iść, nie? Nie, no dobra, kurde, muszę tam pójść. Ja się boję, co ja tam zobaczę. Serio, autentycznie boję się, co tam zobaczę, nie? Dobra, widzowie, muszę tam wejść. Dobra, skupienie. Boże, mam już dość tego wszystkiego, że ja muszę chodzić za takimi rzeczami, nie? Dobra, wchodzimy tu. Wstęp zabroniony. Powinien być wstęp zbroniony, chyba tak się powinno napisać. Nie, to tu idzie, ewidentnie to tutaj idzie, nie? Nie, no mam dość. Mam serdecznie... O nie, widzowie, o, widziałem tam Dave'a, on leżał tam na jakimś stole, nie wiem co to było, na jakim łóżku, nie wiem, dobra, uciekamy stąd, mam już serdecznie tego dosyć, nie? Ja nie mogę, co to tam się wyprawia, ale on go dorwał. I on jeszcze doskonale wiedział o tym, że ja tam przyjdę. Jeszcze te ślady, nie, mamy przerąbane. Dobra, widzowie, wracam na chatę. Mam już dość, rozwalam te tabliczki wszystkie. Albo mogłem zrobić ich zdjęcie, dobra, już trudno, rozwaliłem wszystko. Nie, no ja mam serdecznie dosyć tego. Co ja mam teraz zrobić? Co ja powinienem zrobić teraz? Ja nawet nie mogę nic postanowić, nie mogę, ja, jedyne co mogę to tak naprawdę zostawić, nie wiem, nawet jak komuś zostawię informację o tym, że taka akcja się wydarzyła, no to przecież ten X wie o każdym moim ruchu i to nie tylko tutaj w Minecrafcie, ale również w prawdziwym życiu. Nie mam żadnej kontroli nad tym, co robię i żadnej kontroli nad tym, co mogę zrobić. Jest taka totalna tragedia, nie? Ej, dobra, nie wiem, jestem zakłopotany. Wiecie, co mi jedyne pozostało do zrobienia? Czekajcie, wypijmy potem na niewidzialność. On co prawda widzi, co ja robię, ale, zrobimy taką akcję szybko. Szybka akcja, szybko tu. Lecimy w tamtą stronę. I po prostu muszę zrobić szybko zdjęcie chociaż. Szybko zdjęcie chociaż temu, że on tam siedzi, wiecie o co chodzi? Żeby miał dowód na to. Żeby mógł to komuś pokazać, albo komuś to podłożyć, albo nie wiem, albo zrobić, albo w jakiś losowy sposób to po prostu komuś dać w taki, żeby nie wiem, kurczę, nie mam pomysłu tak naprawdę, co ja mam zrobić z tym. W każdym razie, dobra, wejdźmy tutaj na szybko, tak się poskradamy i szybko ogarniemy akcję, jak to wygląda. Dobra, na spokojnie. Teraz tak, robimy szybki zoom i szybko zdjęcie, uwaga. Ej, gdzie oni są? Halo? Ej, dobra, mamy problem. Gdzie oni są? Co tu się wyprawia? Ej, gdzie oni wszyscy zniknęli? Co jest grane? Ej, nie, no ja mam dosyć tego wszystkiego, nawet nie jestem w stanie zrobić zdjęcia, bo oni już zniknęli, jak już tylko ich zobaczyłem. I gdzie oni teraz są? Ja nie wiem, dobra, widzowie, mam dosyć, serdecznie mam tego dosyć, to mnie przerasta. Ja już nie chcę takich rzeczy, dajcie mi spokój, ja nawet czuję się, nigdy się tak bezradny nie czułem, serio, nie mogę zrobić nic. On widzi, co robię, widzi, gdzie jestem, słyszy mnie, wszystko wie o mnie, wszystko, a ja nic nie mogę z tym zrobić. Nie wiem, nie mam pomysłu, widzowie, no możecie pisać w komentarzach propozycje jakichś pomysłów, co ja mogę w tym momencie zrobić, jak mogę tą akcję ugryźć w inny sposób, ale szczerze nie mam pojęcia, jak ja to mogę inaczej zrobić. Krótko mówiąc, ma nade mną kontrolę taką, że mi pozostaje po prostu siedzieć i czekać i liczyć na to, że coś się wydarzy magicznego, że jakiś sposób się znajdzie, nie wiem, co się ma stać, nie wiem, już mam naprawdę dosyć. Widzowie, kończę ten film, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Nie wiem, jak macie jakiś pomysł, jak wam coś przyjdzie do głowy, to dajcie znać. Ja po prostu... Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić po prostu. Poddaję się, bo tylko chyba tyle mi zostało.